15. edycja Wrocławskiej Księgi Pamięci otwiera swoje karty w wyjątkowym miejscu, tutaj w Związku Ukraińców we Wrocławiu, w centrum miasta. Proszę Państwa, Księga Pamięci zapisuje tych ludzi, którzy coś innego, coś dobrego, coś wyjątkowego zrobili dla miasta. Dlatego teraz poproszę tutaj, koło mnie i koło pana Salomona, bo dobrze, że został, oto medalista pierwszej strony 15. Księgi Pamięci, Wrocławskiej Księgi Pamięci, pan Igor Nestor Salomon. Panie prezydencie, a wiceprezydent Adam Grell i proszę także przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia, pana doktora Jacka Osowskiego. Dzisiaj zebraliśmy się tutaj na wyjątkowym, można powiedzieć, posiedzeniu, spotkaniu, bo takim kultowym wydarzeniem jest wrocławska kutia, którą pan wymyślił, organizuje, tworzy od 22 lat. Jest także nie tylko to najważniejsze integracyjne spotkanie mniejszości Wrocławia, ale także koło mnie stoi współtwórca ważnej fundacji Kalejdoskop Kultur i współtwórca Europejskiego Festiwalu Kalejdoskop Kultur. Prezydent Wrocławia, pan Rafał Dudkiewicz, przyznał panu Igorowi Salomonowi za szczególne zasługi dla miasta medal pamiątkowy zasłużony dla Wrocławia. Cieszę się, że mogę w imieniu prezydenta wręczyć Igorowi to wyróżnienie. Brawo. Proszę. Są dzięki panu, co się kłaniamy pięknie, został wydany 96-stronicowy album o 35-letniej działalności Pańskiego Towarzystwa, czyli Polsko-Austriackiego, ale także przygotowany jest przewodnik dla Polaków, najpiękniejsze parki i ogrody Wiednia, jak i śladami Habsburgów we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, które będzie połączone niebawem w naszym mieście z międzynarodową konferencją. Dzięki pańskim działaniom utworzono dwa koła akademickie Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Austriackiej w Instytucie Filologii Germańskiej i Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi pan Wędzicha bardzo ważną dla mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska organizację wycieczek krajowych, zagranicznych, ale i do państw dawnej monarchii austro-węgierskiej, to jest Węgry, Czechy, Słowacja, Ukraina. I ta pańska działalność, o czym informuje państwa telewidzów, że wpisuje się w bardzo ważne hasło Wrocław, miasto spotkań. Bardzo proszę prezydenta Wrocławia. Proszę Państwa, miło mi powiedzieć, że w tym roku, tu podczas Kuti Wrocławskiej, w tym, można powiedzieć, magicznym miejscu wielu kultur, zostanie przyznany kolejny diament Wrocławia. Nie jest on przyznawany, można powiedzieć, często, za każdym razem, kiedy odbywa się Wrocławska Księga Pamięci. Dlatego tylko powiem, że laureatem tej nagrody zostaje biskup Włodzimierz Roman Juszczak za to, że doprowadził do tego, że we Wrocławiu mamy odrestaurowaną kaplicę Habsburgów. Módlmy się tylko, żeby go tak nie doceniali tam na górze i szybko nam nie zabrali. Niech nam to długo jeszcze służy. Gratulacje księdze biskupie tych długich lat. Nie dość, że był ewangelik, niektórzy mówią krypto-katolik. Działał w dzielnicy starych świątyń, działał w synagodze. Trudno powiedzieć, gdzie nie działał, gdzie nie przemawiał, a wszędzie przemawiać może. Przyznania? Proszę Państwa, bardzo, bardzo dziękuję. Czuję się szczególnie zaszczycona i wyróżniona, tym bardziej, że od kilkunastu lat działam na rzecz społeczności żydowskiej, ale też nie tylko. Działam na rzecz historii Wrocławia. To jest wizytówka, jedna z wizytówek, wspaniały wizytówek Wrocławia. A nasza cenność mierzy się
ilością tych osób, dla których okazaliśmy dobro, albo którzy oczekują od nas okazania dobra. To jest znak równości naszej cenności. Dzięki Andrzejowi, dzięki go, kaplica Fortańca została wyremontowana. I jak to się tak naprawdę? Dziękuję bardzo. Wrocław jest genialny. Niezwykle kochamy wszystkich tych, z którymi tak wspaniale współpracujemy, wszystkie grupy mniejszości narodowych i etnicznych, a przede wszystkim właśnie Igora Salamona, który tak wspaniale nas jednoczy. Bardzo, bardzo dziękuję. Jest członkiem także zarządu Stowarzyszenia dla Repatriantów Pomoc na Dłoń. Świetlica jest i dzieci tam są, a pani z nimi pracuje. Przewodniczącemu Rady Miasta Wrocławia, panu Jackowi Osowskiemu, za wspieranie wielokulturowego Wrocławia i wieloletnią opiekę Nagrodę Anioła Wspomożyciela przyznajemy w imieniu kapituły i ocala. Pani na dobrą drogę sprowadziła. Szanowni Państwo, że ja bym był ogłoszony aniołem, to jest absolutnie niespodziewana sytuacja, którą postaram się w sposób bardzo praktyczny wykorzystać. I zwrócę się do mojej wyczonej Grażyny. Widzisz?